W remizie we Wsiłuniowa odbyło się uroczyste otwarcie wystawy opowiadającej o powstaniu tego regionu. Pomysłodawczynią i twórcą wystawy była Maria Marecik, która w ciekawy sposób przedstawiła historię okolic, zaś później zaprosiła zgromadzonych gości do obejrzenia wystawy. Na spotkaniu obecny był również Adam Kwaśniak, radny województwa małopolskiego, który był pod wrażeniem zgromadzonych eksponatów. No, uważam, że inicjatywa jak najbardziej słuszna i celowa. Integruje społeczność lokalną Wsiłuniowa. Piękne eksponaty, które zachowały się do dziś, eksponaty historyczne związane z różnymi epokami, z życiem ludności, społecznością lokalną. Myślę, że pani Maria, która tym się zajmowała, pani Marecik, zrobiła kawał dobrej roboty, również i związanej z pozyskaniem środków, aby ta izba mogła powstać. I powstała, co oko cieszy i mogę powiedzieć z uznaniem, że naprawdę warto było. Dzisiejsza wystawa po prostu jest wspaniałą lekcją historii i podziwiam ludzi zaangażowanych i mających taką wspaniałą pasję i jeszcze chęć do zbierania tak wspaniałych eksponatów z dziejów powstania, istnienia i funkcjonowania miejscowości Łoniowa. Po prostu wielki szacunek dla nich i mam nadzieję, że dalej będą się rozwijać w tym kierunku i uczyć młodzież, jak również swoje dzieci, korzeni, skąd pochodzą i dokąd idą. Na tej wystawie wzbudziło mnie najbardziej szereg ciekawych dokumentów, które wydawało się, że już nie powinno być, a gdzieś pani Maria Marcik poszperała po domach, pościągała, gdyż wiele narzędzi, które tutaj widzimy, można jeszcze spotkać po nam. Natomiast tak wspaniałych lekcji historii zapisanej na tych starodrukach ciężko jeszcze już spotkać. Tutaj ludność jest bardzo charakterystyczna i chce im się robić coś dla społeczeństwa. Nie są tak, a może ktoś inny zrobi, może to nie ja, może ktoś. Są w stanie zmobilizować się i zrobić coś wspaniałego dla siebie i dla innych i czasem w ogóle nie potrzebują od tego oklasków, żeby ich wychwalać. Są bardzo skromni, ale prężni w działaniu. Ta wystawa nie jest pierwszą wystawą. Wystawy organizuje już od roku 1996. Pierwszą wystawę zorganizowałam na stulecie naszej szkoły podstawowej w Łoniowej. Oczywiście ona była wtedy jeszcze w węższym zakresie. Dotyczyła głównie części materiałów takich szkolnych, ale i troszeczkę dokumentów wiejskich. Natomiast jak już zorganizowałam kolejne wystawy w kościele naszym parafialnym w sali katechetycznej, potem z okazji kolejnych zjazdów międzypokoleniowych, gdzie dla absolwentów naszej szkoły podstawowej organizowaliśmy właśnie tego typu wystawy, to okazało się, że można nagromadzić jeszcze więcej materiałów, a jak się nagromadziły materiały, to ja ich nie chciałam trzymać u siebie w swoich prywatnych zbiorach, bo to nie są moje przedmioty ani dokumenty i poprosiłam strażaków, do których zresztą ja również należę, poprosiłam o pomieszczenie. Na samym początku miałam tylko takie maleńkie pomieszczenie, gdzie mogłam tylko i wyłącznie złożyć materiały, poskładać, a one sobie czekały na kolejne wystawy, ale z biegiem czasu apetyt mój się rozrósł i poprosiłam o salę. Jak poprosiłam o salę, to się okazało, że te dokumenty trzeba wyeksponować, trzeba to ludziom pokazać, bo nie po to zbierałam, żeby je tylko zgromadzić, ale po to, żeby one były dla potomności, żeby młodzi ludzie zapoznawali się właśnie z tym życiem, z przedmiotami codziennego użytku, z dokumentami, jakie funkcjonowały w dawnych czasach, w czasach ich przodków. Z biegiem czasu, jak się otworzyła możliwość zdobycia funduszy, pozyskać na profesjonalne albo takie już prawie profesjonalne muzeum, to przyszedł mi do głowy taki pomysł, że chciałabym mieć tutaj właśnie takie typowe witryny muzealne. No i od pomysłu do realizacji droga krótka lub dłuższa, ale trzeba się po prostu wziąć do pracy i pracować. Na wystawie oglądać można było nie tylko przedmioty codziennego użytku, lecz także historyczne dokumenty czy części garderoby. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Łoniowej i okolic.